Witam wszystkich kolegów hodowców, Sławek Łada. Myślę, że już każdy mnie prawie z chyba zna. Młode gołąbki od soboty, już można powiedzieć, dzisiaj będzie tydzień. Od soboty, czy tam w niedzielę wypuściłem, raczej w sobotę wypuściłem. Nie, albo czy w niedzielę, tam nieważne, tam po locie, jak się lot skończył. Te gołąbki ładuję zaraz na lot. Samce, samice wykąpałem, teraz młody wstawiłem do kąpania. Chodzą po trawie, zawsze tam mówię, że odchodzą. Dopiero były tam, ciężko mi powiedzieć, bo tam na parę razy odkładałem, to niektórzy może późniaki miesiąc odłożone, a niektóre i dwa, może i dwa i pół. Jeszcze tam parę nie wychodzi, ale jutro już na pewno po locie będą wypuszczone. Jak nie to w niedzielę, bo i to może być nie za ciekawy lot, bo to 450 km, to miało być 560, ale Niemcy skrócili za 40 km, czyli 80. I no. A teraz ludzie właśnie, dobrze, że się przypomniało, dużo ludzi narzeka, że tam mają adeno. Znaczy u mnie gołębie zazwyczaj nie mają nigdy adeno, tam w Polsce nawet mówili, że dorosłe. Mi się zdaje, że chyba za grubo karmicie, ale to tak... Tak co ja mogę wnioskować, bo ja chudo karmię, czy tam normalnie karmię. A tam nie mam ich karmów BK, czy tam to nie, ja tam na karmach się może nie znam, ale wiadomo. Się mówi, ostatnie dwa dni tam przed lotem się daje tłuściejszą karmę, to znaczy więcej tam oleistych, ale wiadomo, to tam od 500 km. Wiadomo, tak to mamy w tym roku pod wiatr, to też trzeba tam słonecznika trochę dosypać, dwa dni. On się mówi do 310%, do 420%, od 500% nawet i 30%. Wiadomo, czy ma dobrą karmę, to jak się mówi, tam u mnie chyba nie ma tam tego, tam wszystkiego spa trochę, ale tam na przykład nie ma konopi, tam 2%, tam słonecznika może 1%. No to wiadomo, ja tam dosypuję na łyżki, tam wiadomo, każdy umie liczyć 10%, 20%, sobie, jak nie to kubki postawić i prosta metoda, także... Co tu było więcej? Na przykład no tam jeden chce wyjść przez siatkę. O, czekaj tam. Na przykład adeno. Adeno, żeby nie były, to tak jak u mnie, no tam nie chcę tu gadać. W sumie tam teraz umieszałem, to się mówi 40, może 30% słonecznika, raczej słonecznika jęczmieniu letniego, jak ja mówię, letni. Jęczmień nie zimowy, żeby tych łusek nie miał. Ja dużo daję jęczmieniu. No także gołąbki. A raczej adena nie mają, a po drugie adeno, żeby miały, raczej miały, żeby nie było, bynajmniej ja zawsze daję w podziałek, zawsze zazwyczaj młodym, daję krople żołądkowe, tam, jak to mówię, 30 kropli, czy tam 35, tam nie liczę, a jak nie, to wiadomo, jak tam mam tu 3 litry, czy 5 litry stawiam, bo jak tam jest 60, to nawet wstawiam może i 5 litry, bo wiadomo, młody się nie może, jak się mówi, staremu, jak zbraknie pół dnia, mu nie zaszkodzi, ale młody, nie daj Boże, nawet by miał adeno, to on musi mieć wody do krągu. I co pierwsze, na przykład gołąb jakby nie miał, jakby miał adeno, widzicie, on żyga. Zabrać, posprzątać, półtora dnia, normalnie 48 godzin, bez jedzenia. Nie boicie, tak sam pan wczoraj do mnie zadzwonił, gdzieś z Poznania, i mówi, panie Sławku, u mnie mają adeno. Ja mówię, co to za objawy, bo ja tam adeno tak nie mam, czy nie znam. W sumie tam słyszę te adeno, a u mnie tak nie mają, czy tam nie miały. No mówi, tam żygają, to mówi, im daję, oni żygają. Moje panie, zabrać, mówię, na półtora dnia, a jak nie, to jak będzie odżygać dwa dni, a później leciutko je podkarmię, a ja to teraz i takie chletko karmię. Wiadomo, raz dziennie niby do oporu, ale tam jest jęczmieniu, się mówi, 40%, resztę tam normalna karma. I tam wiadomo, owsi jest te, tak jak jęczmieniu dużo daje, to owsi już prawie tam nie daje, albo tam szklankę na te 4 kila, czyli ilu i tam, jak się mówi, tam jedzą z tymi rozpłodowymi, tam 100 gołębi. No to tam na te 4 kila daje na przykład tam szklankę czy dwie tam owsa, ale nieraz nawet i więcej tam, no u mnie no nie ma takie rzeczy. Albo w tamtym roku, to się na pewno pan tam już mówiłem, na pewno będę się powtarzał. W tamtym roku z Krakowa pan zadzwonił tak samo, albo z Tarnowa, albo z Krakowa, z tamtych stron gdzieś. Tak samo, panie Sławku, adeno. Mówię, panie, nie dawaj dwa dni. Pan od razu nie dał dwa dni. I krople żołądkowe dawał, tam można i elektrolitów dawać, ale ja umiem metodę krople żołądkowe.
i gołąbki też żadne nie mają. Czy ja zapobiegam, można powiedzieć, zapobiegam. Krople daję żołądkowe, bynajmniej nawet i dwa razy dzień. A jakby tam coś wiedział, że coś nie tak, czy tego, i trzy dni daję krople. Ale poniedziałek zazwyczaj mają, co tam więcej. E, Macek, wykąpany jesteś, a wy dziady co? No, także, jak się mówi, sobie... Ostatnio tam oglądałem taki film, jakiś tam był taki dziwny ten człowiek, co nikt nie zmienia, ale są i takie ludzie, jak się zmienia, jak jest chory, to jak zmienia. Się mówi, żeby był zdrowy, to by nie zmienił. Jak się mówi, ale ja tam, ten co u mnie pisał, to na razie się uspokoił. No ale i takie są ludzie, jak się mówi o tym. Mnie to tam nie obchodzi, przestało mnie to bawić. Chorych ludzi trzeba zostawić, chore same ludzie, jak się mówi, zmiękną, ale jak, no tam nie będziemy tu gadać, tam nie ma co tam takich rzeczy poruszać. Jak się mówi, 99% hodowców jest normalnych, czyli tam dobrych, no to 1% jak jest taki jakiś odpad, odpad też tak samo przy gołębiach też jest. Także pozdrawiam, dobry lot. Do usłyszenia, gołąbki się odpoczywają, leżą. Jutro będzie lot, nagramy. Myślę, że sobie poradzą. Niby tam już takiego wiatru ma nie być, ale kto to wie, niby 25 stopni ciepła. Dzisiaj był 28. Dzisiaj piątek, pozdrawiam, dobry lot, do usłyszenia.